Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. No, tak więc chciałem w tym odcinku zrobić, już zobaczymy, czy się nagrywa. Jo, 30 FPS-ów, nagrywa się, dobra. Znowu porządek mam w ekwipunku, oh yeah! Tak, porządek jest. Nie pytajcie się, co jest w skrzynkach, proszę. No to zajmujemy się dalej tworzeniem tego systemu sortującego. Ja nie wiem w ogóle, jak to działa. Ja pierdziu. To będzie czarna magia. Coś czuję. Bardzo. Bardzo czarna magia. What the fuck? Dobra. Więc tak. Robimy battery box. Ja wgrałem tutaj tą nową wersję Red Power 2 4C. Dobra, żeby zrobić to, musimy mieć baterię, czyli nikolit i copper. Bierzemy nikolit, bierzemy copper i bierzemy cynę. Kurczę, nie ma tej cyny, ja pierdziu. Dobra, nie patrzcie, jaki to bałagan jest. Ja. Cyna, 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 o. Kopra, więcej, więcej kopra. Żeby nie zabrakło czasami. Może więcej nikolitu jeszcze. Chyba nie mam już nikolitu więcej. To się przyda. No, stack tego się przyda. Dobra, chyba tyle będzie wystarczyć. O, jest nikolit. No dobra. Okej. Okay. Zróbmy te baterie. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Cyna była po środku. O. Tak, nie wiem, 12 bym wystarczył. O nie, zrobię 12. Trzeba będzie iść po nikolit. 10 wystarczy. Dobra. Teraz, żeby zrobić, potrzebuję 4T, jedno to i 3 sztabki żelaza. Będziemy bardzo ładnie, żeby się nie gubić, układać to. Czyli tak. Jedno drewno. 2, 3, 4 sztabki żelaza chyba. Nie, trzy. Trzy sztabki żelaza i jeden. Kaszel mam. Jeden tutaj. Tutaj. Kurczę, gdzie to jest? O, jest. I jedna to, tak? I cztery te. No, to jest to. Ale więc układamy to. 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 I baterie. Mamy battery box. Ja nie wiem, jak to działa. Sorry. Aha. Tu się wkłada baterię, nie wiem. Ale chyba się domyślam, jak to zrobić. No dobra, chyba się domyślam. Chyba się domyślam. Ale mogę się mylić. Bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że mogę się mylić. Bo naprawdę te rzeczy są nowe, jeszcze ich nie zdążyłem posprawdzać. Tak, ale myślę, że wystarczy, żeby. Popatrzę, bo tu musi być zasilanie, ale to nie jest zasilanie z Industrial Crafta, tylko to jest zasilanie z Red Power i to jest inne zasilanie. Jeju, jeju, jeju. Nikolit. Potrzebujemy takich. O, to też się przyda później. Ale potrzebujemy takich. Jak ja to znajdę? O, właśnie tego. I widzicie, znalazłem od razu. Czyli potrzebujemy to i po bokach to. A jak to się robi? Aha, tego tak się nie pokazuje. Ale domyślam się, że tu się wkłada silikon. Ten czysty silikon i te niebieskie sztabki, gdzie one są? Fuck. Jeżeli zabraknie, po prostu to się zajmę czymś innym. Bo pewnie zabraknie. Chyba silikon i nikolit. Nie jestem pewny. Jeszcze coś do przepalenia. Na przykład drewno. Hop. Tak, robi się. Dobra. Potrzebujemy 8 sztuk. Tak, 8. Aha, dobra, nie starczy.
Super. No i co teraz? Ojej, będę musiał iść kopać, a nie pójdę kopać z wami. Co tam jest? Tam są te chyba płonące ogry. O, zabiję je dla was i pokażę, jak ogień wypada. No, o ile przeżyją. Przeżyj ty. A, nie przeżył. Ale może wypadł z ogień, tak czy siak. Zobaczymy. O nie, koty. O nie, koty, kurczę. Koty. Ja pierdziu. Nienawidzę kotów. Nie miauczcie mi tu. Ale nie no, nie mam nic złego do kotów, żeby nikt nie myślał, że nie, nie, no, fajne zwierzęta, ale w Minecrafcie pan ziemniak dowodzi tymi kotami i one są wrogo nastawione do mnie. A w realu koty jak najbardziej. O nie, widzicie to? Już jest pozycja bojowa. Muszę uciekać. Już chciał mnie zabić. Już prawie jak asasyn. Skoczyć mi na łeb i podrapać się śmierć. Nie wiem. Zobaczymy później. Miner. On by też mógłby. A, bo nie. Dobra. Zostawmy minera w spokoju. No dobra. Skoro nie mogę zrobić tego, to na razie poczekajmy z tym do następnego odcinka. Zróbmy porządek w ekwipunku. Tak. Jest porządek, ładny porządek, okej. Mamy porządek w ekwipunku, prawie. Dobra. No to zrobimy coś z forestry, bo prosiliście mnie. Nie wiem, czy też będę miał rzeczy na to, ale spróbuję. Dobra, to forestry będę potrzebował na pewno. To się przyda. Na pewno to się przyda. Ajaj. Będę potrzebował diamenty. O kurczę, jak mało. Mało diamentów. Dobra, nieważne. Będę potrzebował żelazo. I co tu jeszcze będę potrzebował? Ja nie wiem. Zróbmy najprostszą farmę drzewa zwykłego. O, właśnie tego będę potrzebował. Strudy Machine, to się robi z brązu, tak? No dobra, brąz. Copper. Brąz, tu jest brąz. Bardzo dużo ilości brązu. Shit. Nie ma brązu, fuck. Ale się zrobi szybko. Tak, potrzebuję tinu. I potrzebuję copper dusta. I jeszcze koperdasta, i jeszcze koperdasta. O, tu jest brąz, nieprzetopiony, patrzcie. Do pieca indukcyjnego i robimy. A to na razie możemy zostawić na czarną godzinę. Okej. Dobra, mamy już jakąś ilość. Robimy Strudy Machine. To jest coś jak machine w IndustrialCraftie. To jest prawie do wszystkiego potrzebny. Dobra, mamy Strudy Machine. Co potrzebujemy dalej? Bronze Gear na pewno. Albo Copper Gear. A ja nie wiem. Nie no, wiem. Chyba. Ojej. A patrzcie, Electrical Engine. Haha. Ty, my już to mamy, fajnie. Farma. Farma. Żarcie by się przydało z farmy, ale. O, arboretum jest bardzo. Złoto? Złoto? Proszę, mamy złoto. Jest, mamy złota. Małe ilości, ale mamy. Arboretum jest potrzebne. Robi się to jeszcze szkło tutaj. O, okej. Zapomniałem. Tak, aha, okej. Po bokach, w rogach, że złoto. Po środku to i szkło tu. No i teraz, jak mamy to arboretum, potrzebujemy. A ja nie wiem, nie wiem. Weźmy ten apatite i weźmy z piasek. Chyba tak to się robiło. Tak? Nie, tak?
Ja. I mamy fertilizer z tego. Tak, stack będzie wystarczył. Dobra. Z fertilizera, nie pamiętam, jak to się robiło. To jest tyle tego jest do ogarnięcia, że masakra. A, i będziemy potrzebować logger. A logger się robi w ten sposób. Wow. No to dupa. Będę musiał zrobić jeszcze jeden diament. Jakimś sposobem. Pomyślmy. Coś bardzo cennego i niepotrzebnego. Coś bardzo cennego. Bardzo. Cholernie bardzo. Normalnie bym zamienił uran, ale nie mogę jeszcze, bo nie wyszedł nowy Equivalent Exchange. Może slime ball? Nie, to nie jest cenne. Lapis lazuli? Obsydian jest dosyć cenny, ale... Czy ja go w ogóle mam? Tyle? Czy ja go w ogóle mam? Nie, no trochę jest. Dobra, sprawdzimy. Obsydian ma 192. No to ładnie. 170... Za chwilę powinien być diament. O, jest diament. Jej, mamy diament. Ile to zabrało? Cały... O kurczę. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsydianu równa się 1 diament. No. Dobra, mamy diament. Hop. Znowu, z trudnej maszyny potrzebujemy. Okej, teraz zapomniałem znowu. Ale chyba diament to był po bokach. I szkło tu. Tak, dobrze myślałem. Mamy logger. Jeszcze coś potrzebne? Oczywiście. Electrical engine by się przydał. Będziemy właśnie elektryczny prąd wykorzystywać. Tak myślę. Okej, okay, to tin, szkło, piston i tinżir, jak się robiło tinżir? Tinżir, aha, bardzo łatwo. Dobra, potrzebujemy patyków. O. I kamienia. O. I cyny. O. Okej. Okay. To tak, robimy wooden żir. Robimy Stonjir, robimy Tinjir. Okej, okay, mamy szkło, nie mamy pistona. Pistona się zrobi z tego. Bardzo prosto, węgla. Bo nie chce mi się robić pistona, bo to jest skomplikowane dla mnie. Nie ma pistona, nie ma pistona, nie ma pistona, nie ma. Nie ma. Nie ma pistona, nie ma pistona. Nie ma pistona. Hop. O, jest piston. Od razu dajmy więcej. O. O, dobra. Mamy dwa pistony. I 40... Na co by tu wydać? Na blok. A, nic. Zostawmy to. Dobra. To się robiło w ten sposób, że... Aha, okej. Okay. Tin na górze. Tutaj... Nie, tu. Piston. Dwa tinżiry po bokach oraz szkło. Ta-da! Electrical engine. Hop, hop. Teraz to musimy podłączyć do prądu, nie? Więc tu będziesz szły z kabel złoty, a to będzie szło. Czekajcie. Tu jest wyjście. Czyli stąd powinno iść. Tam kablem. Ale jak to zrobić, żeby nie mieć takich strat energii? No mogę złotym kablem ciągnąć to tutaj gdzieś na powierzchnię. No daj powierzchnio.
O, jest powierzchnia. Trochę daleko. No, ale nie szkodzi, no. To idzie tu. I tu się zrobi gdzieś. To pole. Albo tu się zrobi po prostu o. Tu, w tym miejscu. Ale to arboretum się kładło? Nie pamiętam. Dobra. Tak, arboretum chyba. Ja, arboretum. To jest to najzwyklejsze. Dlatego będzie potrzebny silnik elektryczny. I do tego będziemy potrzebowali prądu. Jak tu kabel przeciągnąć? O, tu pójdzie. Tak jakoś. Czekajcie, pójdę się przespać. Przespać się. Śpimy. Śpimy. Żadne koty nam nie straszne. Dobra. Złote kable. Tu mam trochę złotych kabli, to za mało jest. A złota nie mam w ogóle. A nie, tu jest złotych. Ale za mało. Trzeba zrobić złoto z węgla. Hop. Tak, żeby otrzymać. Albo z obsydianu. Dwa. Okej. Okay. Dobra. Mamy wystarczająco złota. Tak. Izolacja. Izolacja. Nie mam gumy chyba. O, jest gma. Razy musimy podwójnie dodać. Jeden raz. I drugi raz, okej. Dobra. Teraz. Ten kabel. Jeszcze tutaj. Tu. Mam nadzieję, że jakaś energia dojdzie. Bo trochę długi kabel jest. Bym musiał wdać jakiś coś. A nie wiem. Hop. I za mało tego kabla. No dobra. To zrobimy inaczej. Inaczej. Hop. To musi być wyżej. Żeby... Tak, będzie dobrze chyba. Okej. Jeszcze potrzebowałbym dźwigni. A loger będzie tu. Albo tu, albo tu. A tu uda się. Dobra. Teraz będziemy potrzebowali... Aha. Sadzonki i pitbok. Pitbok, co ja gadam. Nawóz po prostu. A jak się go robiło, nie pamiętam. Znowu nie pamiętam czegoś. Coś było z dirtem, ale nie jestem pewny. A ja nie lubię nie być pewny. Tu nie ma, o. To jest Bogirt, to nie to. To nie to. Nie, to ja tego nie znajdę. Prościej będzie znaleźć ten apatajt i wtedy pójść drogą apatajta. Do tego nawozu. Nie znajdę tego. Ni cholery. Zaraz poczekajcie, znajdę. O, może tam było. Tak mi się wydawało. Do góry.
Nie, nie ma. No to zrobię to tak, jak myślę, że to tak powinno być. To było, nie wiem, piasek albo ziemia. Dirt. I to się chyba dawało tak, jakoś. Tak. I tu pośrodku to? Nie. A może to? Nie. A może tak? Nie. Tak? A, już wiem, dobra. To po środku i po bokach. Dirt. O, macie. Tylko więcej tego potrzebujemy. Humus, to się nazywa. O, proszę bardzo. Jeszcze sadzonki. A, sadzonki. Sadzoneczki. Nie ma sadzonek? Ani jednego? Ani jednego sadzonka? WTF. No ej, no bez jaj, nie ma sadzonek. No trzeba zrobić. A jak się robiło sadzonki? Niech no znajdę tu sadzonkę. Nie znajdę, nie ma szans. A nie, no znajdę. O, było. O, no jest. Sapling. Dobra. Możemy zrobić z mostona. Nie, możemy zrobić z patyków. To już prędzej. O, możemy zrobić z tego. Jak fajnie. Sugarcane. Dobra. Sugarcane, schodźcie do mnie. Moje kochane. Hop. I mamy sadzonki. Oh yeah. Dobra. Teraz. Aha, dźwignia jeszcze. Dźwignia tu jest. To tak. Dźwignia tu. Tu sadzonki, tu humus. Tu nic na razie. Odpalmy. Teraz tu powinien wyrównać ziemię. Czy coś zrobić z nią? A ja nie wiem. Działa? No pewnie działa, no ale... Nie tak krzywy teren? A dodajmy do tego jeszcze skrzynki. O, patrzcie, chyba działa. Bardzo wolno. Tak, zobaczcie, tu wyrównuje, już próbuje wyrównać. Ale to bardzo, bardzo wolno idzie. Weźmy, dodajmy już skrzynki do tego. Trzy raczej wystarczą. To tak. Skrzynka jedna do tego. Jedna do tego. I tu, na górę. Do każdej skrzynki inaczej to wychodzi. Normalnie rury bym dodał, ale nie mam teraz za bardzo rur. To tak, tu będą sadzonki szły. Tu będzie drewno, a tu piasek. Chyba. Jak to w ogóle idzie? Szybko? To jest strasznie wolno. Zanim on to wyrówna, to minie wieczność. Nie ma prostszego terenu? W ogóle to mało trochę energii tam idzie. Pewnie są duże straty. A żeby sprawdzić, jakie są straty, to trzeba zrobić. Najpierw steaka weźmiemy.
Czu. Trzeba trochę pomóc tutaj. Bo nie wiem, czemu w takim terenie to robię. A no tak, bo za mało kabli, dobra. No i wyczerpało się wiertło. Tam już też robi. Ooo, przestało działać. Fajnie. Czyżby aż tak dużo zabierało energii? Chyba tak. Mamy tutaj zero prawie. Lawa. No super. Więcej energii się chyba nie da zabierać. A tu nawet ma za mało. A właśnie, dźwignia. Aha, to jeszcze zabiera, nie? Ta. I tu widzicie, właśnie tu jest przykład braku energii, nawet jeżeli ma się geotermalny generator. Jeden nie wystarcza. W tym wypadku musimy zrobić... Tak. I tak chyba. O, jest. Eurider. On będzie mierzył napięcie w kablu i dzięki temu, jak włączę silnik, bo teraz będzie zero, o, jak włączę silnik, to będę widział, jaki jest przepływ energii. Mamy 6, czyli jest duża strata od początku, czyli tu 6, 6, 6, chyba tak nie pokazuje. 6, 6. 26 wychodzi, a 6 dochodzi. No jest skit. Tak, 26. 6. Duża strata. Bym musiał zrobić fiber. Takie kable specjalne, ale one są drogie i potrzebują diamentów. No nic, nie mamy diamentów. Nie mamy obsydianu na diamenty. Nie mamy nic. No to będę musiał zakończyć tutaj odcinek. I iść kopać diamenty. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i na razie.